Urzędy skarbowe są coraz bardziej przyjaźnie nastawione do podatników i wypełniają za nich zeznania podatkowe. Ministerstwo Finansów wprowadziło kolejne usługi będące zarazem udogodnieniami przy składaniu rocznego zeznania. Wprowadzone zostały 15 marca. Jeżeli drogą internetową złożymy wniosek PIT-WZ, wówczas system komputerowy Ministerstwa Finansów sporządzi za nas projekt zeznania rocznego PIT-37. Ten wniosek PIT-WZ składamy tylko za pomocą portalu podatkowego albo tzw. e-deklaracji, czyli tych stron, gdzie korzystamy z rozliczeń elektronicznych. W tym formularzu PIT-WZ podajemy niezbędne dane dotyczące nas, ewentualnie decyzji o rozliczeniu się z małżonkiem, podajemy informacje dotyczące ilości dzieci, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także ewentualnie szczegóły dotyczące kosztów uzyskania przychodów, bo tam mogą być różne warianty przy umowach o pracę. I w tym momencie na podstawie posiadanych informacji od płatników system informatyczny sporządza automatycznie takie zeznanie. Na podany przez nas adres mailowy przychodzi gotowe zeznanie roczne i tam pozostaje albo to zeznanie zatwierdzić i system potraktuje je jak złożone zeznanie, albo odrzucić, wskazując jakie błędy, czy też jakie poprawek trzeba dokonać. Wypełnienie zeznania trwa dosłownie chwilę. Co ważniejsze, zmniejsza ono ryzyko popełnienia błędu. Jeśli nie odrzucimy go, wówczas będzie automatycznie traktowane jako zeznanie zgłoszone przez nas. Złożenie wniosku wymaga podpisu elektronicznego. Podpis to nic innego jak wartość dochodu za ubiegły rok. Z pierwszej usługi możemy skorzystać do 15 kwietnia. Drugie udogodnienie to możliwość podzielenia się 1% podatku przez podatników rozliczanych przez organy emerytalne i rentowe. Emeryci i renciści składają w Urzędzie Skarbowym PIT-OP. I w tym formularzu wystarczy, że oprócz swoich danych identyfikacyjnych, a więc numer PESEL, adres, imię, nazwisko i tak dalej, wskażą numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcą wesprzeć, do czego serdecznie namawiam. I jeżeli jest taka wola, to również mogą wskazać cel szczegółowy, czyli ewentualnie dziecko, które jest pod opieką danej organizacji, oraz ewentualnie wyrazić zgodę na to, żeby organizacja dowiedziała się o tym, że to konkretnie ta osoba tej pomocy udzieliła. Z kolei z tej usługi emeryci i renciści mogą korzystać przez cały okres rozliczeniowy.